Muszę powiedzieć, że był taki okres w moim życiu, kiedy raczej średnio zdawałem sobie sprawę z możliwości przetworzenia pigwowca japońskiego. I ja zasadniczo, prawdopodobnie jak większość z naszego społeczeństwa, nie bardzo umiałem rozróżnić pigwę od pigwowca japońskiego. Myślę, że wynikało to głównie z tego, że te dwa owoce, one są bardzo rzadko wykorzystywane przemysłowo u nas. Znaczy, raczej ciężko jest na półkach sklepowych znaleźć przetwory dżemy, bądź suszonego pigwowca albo pigwę. Najczęściej w tej chwili pigwowiec i pigwa chyba ląduje jednak w nalewkach i wydaje mi się, że te nalewki również są najszerzej dostępne w uspołecznionym handlu. Wydaje mi się, że zacząłem zwracać baczniejszą uwagę na to, że taka roślina jak pigwowiec japoński w ogóle występuje. No, zacząłem w ogóle zwracać uwagę na to dopiero w momencie, kiedy przeprowadziłem się na wieś. I jedną z pierwszych roślin, jedną z pierwszych krzaczerów to był właśnie pigwowiec i chyba wydaje mi się, że to była jedna z pierwszych roślin, którą w ogóle pomyślałem, że o, może zacznę sobie ją rozmnażać, bo pigwowca rozmnaża się w bardzo prosty sposób. Wystarczy naciąć tylko gałązki i te gałązki po prostu się ukorzeniają. Nie powiem, że mam tych krzaczerów jakoś straszliwie dużo, ale jest tych owoców na tyle dużo, że oprócz tego, że mogę dodać sobie octak do herbatki i zaparzyć zamiast cytryny. Wydaje mi się nawet, że ten pigwowiec, aromat jego jest dużo bardziej intensywny i ładniejszy niż aromat cytryny. Od pewnego czasu zacząłem również suszyć pigwowca i po to, żeby później łatwiej mi było dodać do jakiegoś napoju, najczęściej do herbaty, ale zdarzało się tak samo, że dodawałem do jakichś napojów chłodzących, po to właśnie, żeby ten pigwowcowy aromat w takim napoju się znalazł. Zacząłem go suszyć w takich małych kawałkach. Oczywiście te pestki, które tutaj są w pigwowcu, one też są wykorzystywane często do robienia nalewek, do robienia takich pestkówek. I zdarzyło się, że ja również robiłem tego typu nalewki. Jako się rzekło, to takie pseudo amaretto. Normalnie amaretto jest robione z pestek z migdałów, z pestek moreli, brzoskwiń albo wiśni. I jak widać tutaj takie owoce albo pestki takich owoców się znajdują. Ja zwyczajnie, jeśli coś robię z owoców typu wiśnie, typu morele, brzoskwinie, tutaj również jak widać zostały dosypane migdały i zostały również dosypane pestki pigwowca, ja po prostu takie pestki co jakiś czas wsypuję do takiego ekstraktu alkoholowego i co jakiś czas go opróżniam. Teraz lecimy z naleweczką. Naleweczka jest zrobiona w ten sposób, że ogromna ilość pigwowca, czyli praktycznie cały wypchany słoik, jest zalany odrobiną alkoholu. Ja używam alkoholu pomiędzy 40 a 60% do tego, żeby taką nalewkę zrobić. I teraz w zależności od tego, jak mocna ta nalewka ma być, wykorzystuję takie kilkukrotne zalewanie alkoholem naprzemiennie z zasypywaniem cukrem. Oczywiście nie do tego, żeby taką wielką butlę wylać, bo myślę, że tutaj gdzieś około litra nalewki mniej więcej z takiej ilości pigwowca wyjdzie, ale w zależności od tego, jak mocny alkohol używam i jak słodka chcę, żeby była ta nalewka, tak kilkukrotnie zmieniam albo zasypuję cukrem, albo zalewam te same owoce alkoholem. Ja oczywiście wcale nie twierdzę, że to jest najbardziej optymalny sposób robienia tej nalewki, natomiast ma jedną podstawową zaletę, że raczej nie będziemy się martwić o to, że jak to powiedzieć, że czy już jest gotowa ta nalewka, bo sam proces wytworzenia tej nalewki trwa tak długo, to znaczy te zmienne fazy, kiedy zalewam alkoholem i zasypuję cukrem. Więc te wszystkie zabiegi trwają tak długo, że ta nalewka zdąży dojrzeć. Także nie ma żadnej akcji takiej, że szybciutko zalewa się alkoholem, zlewa się sporą ilość, potem zasypuje się cukrem albo w odwrotnej kolejności, jeśli ktoś z szanownych Państwa sobie życzy. I potem trzeba czekać z taką już
prawie gotową nalewką. Dobra, to teraz pójdźmy w coś nietypowego. To jest sosiwo, które było zrobione właśnie z pigwowca. A tak dokładnie to było zrobione z pigwowca, z płatków chili, ostrego chili, czosnku, czerwonej cebuli, soli himalajskiej. Zasadniczo to mogła być każda inna sól równie dobrze, ale ja akurat miałem sól himalajską i jakoś tak mi bardziej pasowało, żeby ją dodać w ilości 2% do całości, czyli kompletna waga wszystkich warzyw, wody, no i soli. Tak, żeby wyszło w sumie 2%, 2% solanka. Użyłem wody źródlanej, ponieważ od jakiegoś już czasu używam praktycznie do wszystkich kiszonek, do których muszę dodać wody, używam wyłącznie wody źródlanej. Niestety pewnym problemem w robieniu takiego sosu jest to, że u mnie on fermentował prawie przez rok, czyli od sezonu do sezonu. Czyli te przebitki, które teraz widzicie, to były kręcone w ubiegłym roku. I dopiero w tym roku, praktycznie jak już były owoce do zebrania z owoców pigwowca, dopiero w tym roku został zblendowany ten sos z owoców zebranych w ubiegłym roku. Trzeba pamiętać o tym, że żeby taki sos był dobrze zakonserwowany, to pH jego musi być mniej więcej około 3,5. Czasami może być niżej, raczej lepiej, żeby nie było więcej. Chodzi o to, żeby nie dać możliwości rozwoju innym drobnoustrojom, pleśniom, które mogłyby taki sos zniszczyć. Ja tego sosu używam właśnie jako sosu albo do bazy do innych sosów, czyli na bieżąco mogę dodać zblendowane owoce, słodkie owoce, mogę dodać miodu, mogę dodać ziół, mogę dodać pasty z papryki, pasty z pomidorów. Bardzo fajna rzecz, która urozmaici praktycznie każde danie. I w sytuacji, kiedy tego pigwowca jest na tyle dużo, że możemy sobie pozwolić na to, żeby wykorzystać go do zrobienia sosu, naprawdę serdecznie polecam, bo chyba nie ma dostępnych na rynku tego rodzaju sosów. Żeby przyspieszyć nieco proces suszenia, no to oczywiście można wykorzystać na przykład suszarkę taką do grzybów, suszarkę do owoców, ale u mnie najczęściej kończy się to w ten sposób, że wykorzystuję blachę, na której ląduje papier do pieczenia, po to, żeby się nic nie przyklejało do tej blachy. Na ten papier rozsypuję nawet czasami w więcej niż jednej warstwie pigwowca i w ten sposób rozsypany pigwowiec ląduje w piekarniku. Ustawiam mniej więcej 50-60 stopni i przy uchylonych drzwiczkach w ten sposób się suszy. On oczywiście nieco zbrunatnieje, ten pigwowiec później, czyli nie jest taki piękny, żółto-pomarańczowy kolor, ale nawet taki brunatny dodaje tyle aromatów, tyle smaków do herbatki świeżo zaparzonej. Ciekaw jestem, jak szanowni Państwo wykorzystujecie te średnio popularne u nas owoce, czyli owoce pigwowca japońskiego i owoce pigwy. Piłem jeszcze cydr z soku z pigwowca i soku z pigwy. Przy czym te owoce, jak sami wiecie, nie są zbyt bogate w sok. A jednak komuś chciało się zrobić z tego cydr i oprócz tego, że był bardzo kwaśny, to był również bardzo smaczny. No i biorąc pod uwagę to, jak bardzo pracochłonne było jego wykonanie, sympatycznie było się go napić, wydaje mi się. Chociaż ja raczej bym chyba nie poszedł w tą stronę, to znaczy nie chciałoby mi się z tych owoców robić cydru. Ciekaw jestem, jak szanowni Państwo wykorzystujecie te mało popularne mimo wszystko u nas owoce, chociaż w zasadzie nawet często można je spotkać jako dziko rosnące, bo bardzo często jako podkładki wykorzystuje się pigwę i ona później odrzuca tą część szlachetną, dziczeje i wyrasta sobie później gdzieś w polu pigwa, która nawet tutaj w moich okolicach jakby nie jest zbyt często zbierana. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć!